O. Chyba most się podniesie razem ze mną, ale, ale numer. Zobaczę z tamtej strony, jak to wygląda. Coś pan mówi do mnie w holendersku, no ale ja przecież nic nie rozumiem. Znaczy... Ale co tu niby ma? Co to niby ma przepłynąć takiego dużego, bo ja nie widzę. Sobie opuszczę, bo będzie mi się awanturował. Oczywiście wszędzie zjebane bezpieczeństwo. Nie można sobie na moście pojechać do góry jak na windzie. A ja bym chciał. Teraz zamknie szlabanik mi przed nosem. O, tamten. I zaraz część mostu pojedzie do góry, a tamten żółty będzie przepływał. Ja sobie zobaczę. W odpowiednim momencie zacząłem filmować. O, i proszę bardzo. A, to już wszystko jasne, dlaczego... Dlaczego nie chciał otworzyć razem ze mną, bo by mnie po prostu zrzuciło razem z tym rowerkiem. Niektóre mosty to się podnoszą tak w poziomie. Taka platforma cała się do góry podnosi, a ten się otwiera po prostu tak jak klapa. No to ja bym sobie tam długo nie pobył na tym moście. Tam już bym się trzymał barierki jak na Titaniku. Nie zdążyłem sprawdzić na mapce, jak to miejsce się nazywa, dlatego no nic więcej nie powiem o tym miejscu teraz w filmie. Później dogram jakiś tam komentarz. Teraz po prostu skupię się na pokazywaniu, jakie tutaj piękne stateczki przepływają. No i wszystko przez tą antenę. Gdyby nie antena, to by się zmieścił bez otwierania mostu. Tam jeszcze jest wieża taka jakaś telekomunikacyjna. Nie sądzę, żeby można było wejść, ale podjadę sobie bliżej zaraz moim środkiem transportu. No i proszę, stateczek sobie popłynął. Most się zamyka. I znów się most podnosi w tym samym miejscu, tylko że teraz jestem z drugiej strony. Teraz otwierają dla tego wycieczkowca pięknego, który tam stoi. Tutaj polska nazwa, Orka, ale to nie jest pod polską banderą. A tam oto ten piękny wycieczkowiec będzie teraz przepływał pod tym mostem. Tłum gapiów na dziobie. A tutaj jeszcze się wynurza dziób barki.
Most, który został podniesiony, znajduje się nad jedną z dwóch śluz Hoortrip na głównym holenderskim szlaku żeglugowym między Amsterdamem a Lemmer, koło miasta Lelystad. Śluzy obsługują statki 24 godziny na dobę, a rocznie przez nie przepływa około 80 tysięcy statków. I tam już płynie... Albo nie, tamten stoi w miejscu. Wycieczkowiec właśnie ruszył. A ta barka to jest tankowiec. Nie trudno się domyślić, widząc to rurowanie.